choć małe ciało, wielki duch. George Stone, szprach, co odwagi ma za dwóch. George Stone, nie żaden mięczak, marny puch. George Stone, to gość na skwał i zuch. Gdy zgubi piłkę młodszy brat, to George, choćby miał jechać drogi szmat. I tak, dziś jeszcze znajdzie ją na bank. George Stone, to gość na skwał i zuch. Super ochodem co dzień gna, bo on do marzeń drogę zna. Gaworzy junior, gu i ga, guga, a tata wciąż na saksie gra. Wciąż gra, na wszystko mama oko ma. Oj ma, George to jest gość na schwał i zuch. To George niewielki. Powrót najeźdźców z kosmosu. Nie ma nic fajniejszego niż niebo pełne gwiazd. Może z wyjątkiem nieba pełnego spadających gwiazd. Tej nocy szykuje się prawdziwy deszcz meteorów, a ja nie zamierzam przegapić ani jednego płonącego kosmicznego kamienia. Gwiazdki, George? Milion, bilion albo trylion gwiazd. W samej naszej galaktyce jest ich ponad 100 miliardów. No, a są jeszcze planety, księżyce i komety. Ciekawe, czy jest tam gdzieś życie. W samą porę, tato. To idealna noc na przerażaczowy koncert. A czegoś mi tu brakuje. Przesadziłem. Ojej, Junis przyszła. Zrobiło się już późno. Haroldzie, czas na nas. Cześć, Junis. To miło, że popilnujesz chłopców. O, nie ma sprawy, Perdito. Haroldzie, Junis już jest. O, księżyc w pełni. To przynosi szczęście. Chyba, że żyjesz w kraju wilkołaków. Haroldzie, nie strasz maluchów. Dobranoc wszystkim. Idziemy do kina. Co tam dają? Najnowszy przebój filmowy. Ten, Powrót statku matki. Wy i science fiction zawsze chodzicie na różne kichy, na których mama płacze, a ty chrapiesz. No tak, nie wiem, to ten, czy ja wiem, w dzisiejszym powietrzu jest coś nie z tej ziemi. W drogę, bo się spóźnimy. Słuchajcie, cioci. George, w 9:30 masz być w łóżku. Dopiero po 9:30 zacznie się całe przedstawienie. No dobrze, kotku, w 10:30, nie później. Dzięki, mamo. Cześć, gwiezdni podglądacze. Bądźcie grzeczni i postarajcie się zasnąć, zanim wrócimy. Dobranoc. 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 Co tam rysujesz? Jej, to bardzo ciekawe, Junior. Junior, narysowałeś statek Matkę Obcych. Obcych? Tak, ten, który kiedyś wylądował tuż koło naszego domu. Co ja plotę? O, George, nie jestem aż taką starą nudziarą. Od niepamiętnych czasów ludzie wpatrują się w gwiazdy i zastanawiają, kto tam mieszka. Wielu widziało na własne oczy maszyny podobne do rysunku Juniora. Ale ja też je widziałem, albo mi się przyśniło. Niektórzy uważają, że takie kształty tkwią w naszej podświadomości. Inspirowały one artystów od Ukrainy po Jukatan. Sama widziałam podobne rysunki na skórze jaka. No, George, pilnuj tych meteorów, a my z Juniorem zrobimy kosmiczne jedzonko. Meteor jeść? Nie, kotku, meteory są zbyt twarde. To sama skała i lód, w dodatku spalone po wejściu do ziemskiej atmosfery. Zjemy ciasteczka cioci Junis. Jest meteor! To nie jest spadająca gwiazda. Ciociu, ciociu! Chodź coś zobaczyć! Chwileczkę, George! Tylko patrz! Uważaj na... kabel. O!
leci do nas. Uwaga! Kurza stopa. Nie można patrzeć w gwiazdy z pustym brzuszkiem, co, Junior? Ciociu, słuchaj! Statek kosmiczny rozbił się w naszym ogrodzie! Sam widziałem! Oczywiście, George. Biegnij do ogrodu opatrywać kosmitów, a my z Juniorem pooglądamy meteory. Zaraz wrócę. Ach, do rozpalenia dziecięcej wyobraźni wystarczy deszcz spadających meteorów. Dobra, to olbrzymi ogród. Gdzie mam zacząć szukać? O, parę centymetrów dalej i pływaliby z rybkami. Mam cię! I tyle go widziałem. Takie już moje szczęście. UFO rozbiło się w moim ogrodzie i wpadło do sadzawki. Jeśli kosmici potrafią budować międzygalaktyczne statki, które nie spalają się w ziemskiej atmosferze, to dlaczego nie mogą zrobić takich, które pływają? Nie wiem, jak jest w innych częściach wszechświata, ale jeśli u nas jakiś statek kosmiczny wpadnie do sadzawki, staramy się go wydostać. Bez względu na galaktykę, z której pochodzi. Ufozaurzy, do góry! Mam nadzieję, że jest przynajmniej wodoszczelny. O-o! I mam nadzieję, że obcy umieją pływać. Ej! Czekaj na mnie! Jesteś pewny, że wylądowali tutaj? Spektrometr przepływowy podaje, że pozaziemska działalność odbywa się w tej okolicy. Tylko pomyśl, zaraz będziemy mieli własne bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Musimy przypisać jakieś źródło tym jonizującym drobinom. Gdzie on jest? Gdzie jest George, co? Jeśli zaraz nie wróci, przegapi meteory. George! Do usług, ciociu! Zauważyliście coś... dziwnego w naszym domu? Nic poza tym, że się bawisz, a nie jesz ciasteczek, które upiekłam. O, a to? Co to takiego? Chyba właśnie to, o co mi chodziło. Na razie! Nie uciekaj, nic ci nie zrobię! Uważaj! George, nic ci nie jest? Nic, ciociu, ale... przerażacz nie ma się najlepiej. Psioty! O, George, co tu się stało? No, mogę to wyjaśnić, ale ty mi nie uwierzysz. Spróbuj. No, statek kosmitów wpadł do sadzawki. Jeden z nich chciał użyć przerażacza, żeby wezwać pomoc, ale ja go przeraziłem i on strącił kulę, którą właśnie trzymasz i która się stłukła. A on siedzi w pudle. Co ty? Ty wierzysz mi? Teraz tak. Umiesz gadać z nim? O, złapałam kilka słów w Katmandu. Miejscowi mówili, że to język ludzików z nieba. Myślałam, że zalewają. Ale to super! Kiedy spotykasz różnych ludzi, możesz się nauczyć wielu fajnych rzeczy. Co ty? A to dopiero Feller. Co on rzekł? No, przede wszystkim to ona. Nazywa się Menegisi. Jest młodszym zwiadowcą. Zboczyła z kursu i, jak zgadłeś, utknęła tu bez możliwości wezwania przyjaciół. Och, biedactwo. Pomożemy jej wrócić. Pomóż, Mani. Tak, możemy cię nazywać Mania, Maniu? Mania? Mania!
Nie wiem, czy to ustrojstwo będzie jeszcze latać. Już sam słup telefoniczny wystarczył, a to nurkowanie tylko dobiło maszynę. Musisz poczekać na powrót taty. On naprawia wszystko. Oczywiście, na śmierć o tym zapomniałam. Niestety Mania nie może czekać. Statek matka musi opuścić orbitę, zanim spadnie deszcz meteorów. Nie będą na nią czekać. Może uda mi się naprawić jej radio. Dobra, spróbujemy z nadajnikiem Mani, który ma odpowiednie częstotliwości. Krótkofalówka zastąpi mikrofon. Tuba wzmocni sygnał. Mój superochód dostarczy energii. A antena wyśle komunikat w kosmos. Dziękuję, dziękuję. Dobra, Mania, do roboty. Nadajemy! Czy ty słyszysz to, co ja słyszę? Słowa z innego świata! Nie, to słowa z tego świata. Transmisja odbywa się gdzieś niedaleko nas. Biorę przenośny skaner, kamerę na podczerwień i namiernik. A ja wezmę noktowizor, kanapki i album z autografami. Co się stało, Maniu? Maniu? Sygnał dochodzi gdzieś stąd. Szybko! Rozdzielić się i namierzyć cel. Co to za faceci? I czego tu chcą? O, pewnie ma to coś wspólnego z rozbiciem się UFO w waszym ogrodzie. Co jest, Junior? Ej, a gdzie Mania? Ojej, mam nadzieję, że nie uciekła. Jeśli jej nie wyślemy przed deszczem meteorów... Utknie tu na wieki. Junior, co się stało? Mania jada! Nie, Mania nie ma czym polecieć. Jak ona wróci? Mania jada! Ej, Mania? Uwaga! Wiem, czemu się rozbiła. Kto by pomyślał, że ktoś tak mały może mieć tyle ikry? Próbujemy jej pomóc, a ona znów się chce rozwalić. Nie przypomina ci kogoś? Co, mnie? Ciociu! Ja w ogóle rzadko latam i... dobra, może i coś nas tam łączy. Jesteśmy już bardzo blisko. Ja to czuję! Wykrywacz stratosferyczny wykrył stratosferę. To chyba musi być gdzieś od frontu. Do ataku! Dlaczego zbudowałem taki szybki superolot? Mania! Ale nas wystraszyłaś. Cieszę się, że jesteś cała. Szkoda, że nie mogę tego powiedzieć o superolocie. Bardzo cię przepraszam. Szkoda, że superolot nie może zawieźć Mani do statku matki. Superolot nie, ale może superrakieta? Tak. Jakieta! To bardzo miło, ale czy na pewno chcesz poświęcić swój superolot? No, może to jest sposób? Sposób? Kochany jesteś. Chcesz pomóc sąsiadce bez względu na to, ile lat świetlnych was dzieli. Musi być blisko. Pentametr joniczny wskazuje 11 punktów, a na skali jest 10. W okolicy siedzi ufoludek, albo nie nazywamy się Kerry? I Harry, piąteczka! Piąteczka! Trzymaj, Junior! Stejują ci panej! Dziękuję, Junior. Mm.
Jesteśmy międzyplanetarną drużyną. To już ostatnia część. Do góry? Jest! Super rakieta gotowa do odpalenia. Co się stało? Mówi, że czegoś brakuje. Czego nie ma? Naprawdę nie wiem. Mania! Maniu! Ci faceci nadal się tam włóczą. Mania! 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 Może się schować równie dobrze jak ja. Meteor. Czas działa przeciwko nam. Gęsty deszcz meteorów spadnie lada chwila. Nic nie widzę. Mamy towarzystwo. Flip i flap na godzinie drugiej. Z takimi nowoczesnymi gadżetami znajdą Manię bez problemu. Niech ciocia szuka Mani, a ja tak załatwię tych cwaniaków, że im się odechce. Jest tak blisko, że go czuję. Jak tam aparat? O? Jest! To UFO! Za nim! Gdzie on jest? Nie wiem, biegłem za tobą. A ja za tobą, durniu. O, tam siedzi. Koniec nim. Ucieka. Ci wszyscy naukowcy już nigdy nie ośmielą się z nas szydzić. Uważaj, Kerry. On wyłazi ze swojego kokonu. Cześć wam. Co tam? Ty nie jesteś obcy. Nie, jestem George. Niewielki. No, a wy? Jesteśmy bardzo poważnymi badaczami pozaziemskich odchyleń. Laicy znają nas jako tropicieli obcych. Nasz niezwykle precyzyjny sprzęt wykrył kosmitę na twojej posesji. Co wy? Gdzie? Wracamy, Harry. Nasz niezwykle precyzyjny sprzęt wymaga niezwykłego sprecyzowania. Cześć, chłopaki! Wpadnijcie jeszcze kiedyś, kiedy Mania odnajdzie swój dom. Spotkaliście Manię? Niestety nie. Szukaliśmy jej wszędzie. I co teraz? Jak mamy ratować naszą obcą sąsiadkę, skoro jej nie ma? Mania! Mania? Zdobyłaś szczęść! Gdzie ją znalazłaś? Nie gap się jak ciele namalowane wrota. Musisz skończyć rakietę. Mamania! Szerokiej drogi. Masz tam smakołyki, choć nie wiem, co jesz. Ani jak, prawdę mówiąc. Niech delikatnie naciska sprzęgło. Maszynę trochę znosi w lewo. Wiedziałem, że mamy rację. No nie! O! Jej, Harry? Junis? Harry! Junisa! To wy się znacie? No, to bardzo stara historia. Poznaliśmy się w Himalajach i spędziliśmy wspaniały weekend w buddyjskim klasztorze na samej granicy Tybetu. Nie gadaj! Czemu chcecie skrzywdzić biedną Manię? Och, co ona wam uczyniła? Skrzywdzić? Co ty? Jesteśmy dyplomowanymi tropicielami obcych? O, słowo! Chcemy dowodu. Mania! Zdjęcia! Nagramy, jak brzmi jej język! Weźmiemy autograf! Tu, obok odcisku kciuka Yeti. Nie ma na to czasu. Jeśli Mania nie dotrze do statku matki przed deszczem meteorów, nigdy nie wróci do domu. Super rakieta, super gotowa. Ono chce w tym lecieć? Ten maluch ma ikrę. A co się panu nie podoba? Podoba nam się, ale czy on przeżyje kilkudziesięciokilometrową podróż w temperaturze minus 30 stopni? Nie mamy wyjścia. Spróbuję. Skąd to wszystko macie? Taki model Vana. Wybraliśmy opcję pozaziemską i biały lakier z ozdobnymi listwami. Niczego nie dotykajcie. Nie wiemy, do czego służy większość tych gadżetów. To było pomiędzy tym zwariowanym talk show'em z Las Vegas i stacją ze złotymi przebojami. Mam go!
Złapaliśmy nieznany sygnał. Pomyślałem, że mógłby pochodzić z tego statku matki. Wyjdź to, mały. Mania jest dziewczyną. O, daruj. No to już. Nawijaj. Dziękuję ci za to, że pomogłeś Mani, to znaczy Menegishi, wrócić na statek. A w zamian proponuje nam wycieczkę na ich rodzimą planetę. To byłoby super fajowskie. Co nie? O, z pewnością. Ale musimy już uciekać. O 10:30 musicie być w łóżkach. Ale rodzice przecież zrozumieją. A może nie? A, dobra. Ale powiedz im, żeby wpadli na kolację, kiedy tu będą następnym razem. A my polecimy z przyjemnością, jeśli to jeszcze możliwe. Z przyjemnością? Całe życie czekaliśmy na taką szansę. Niech ich pani poprosi o autograf. Dla Harego i Kerego. Kerego i Harego. Kto dłużej tropi ufolutków? Mówi, że będzie to dla niego zaszczyt. Meteor. Zaczął się deszcz meteorów. A my będziemy mieli najlepszy widok. Mania, dziękuję ci za to, że byłeś takim dobrym kosmicznym sąsiadem i pomogłeś obcemu. Oni muszą już wracać. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Dobrze. Papa, będę za tobą tęsknił. Dzieci, jesteśmy. O, tylko popatrz na to. Ojej. Zdaje się, że niechcący odrobinkę się zdrzemnęłam. Mama, tata, jesteście. No jasne, że tak. O, co za film. Coś dla ciebie. Pif, paf, bum, obcy, lot w kosmos. Wielki, ogromny spisek! Ha, ha, ha. Nie uwierzycie, co tutaj się działo. UFO rozbiło się w ogrodzie, a ja wyciągnąłem ich z sadzawki. Nagle zjawili się Harry i Kerry. A my pomogliśmy Mani wrócić na statek. A oni zabrali nas na przejażdżkę w kosmos. Było super! Podejrzanie przypomina mi to zwiastun filmu, który widzieliśmy dziś w kinie. O, George, odziedziczyłeś po ojcu bujną wyobraźnię. A po matce szalone sny. Jak to wyobraźnie? O, chyba zapomniałem wyłączyć. Też bym miał złe sny. Ale przecież my go popsuliśmy. Niestety to był tylko sen, kotku. Jest deszcz meteorów. Może to był sen albo nasza wyobraźnia. Wolę jednak wierzyć, że zdarzyło się to naprawdę. Miło pomyśleć, że tak bardzo się wysilaliśmy, by pomóc w powrocie do domu jednej sąsiadce z sąsiedniej galaktyki. Kto to wie, może Mania odwiedzi nas kiedyś. Mama mówi, że dobry gospodarz zawsze ma jedno wolne miejsce przy stole. Ciekawe, jak zareaguje, kiedy na kolację przyleci kiedyś statek pełen kosmitów. Opracowanie wersji polskiej Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka-Medek. Dźwięk i montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. Udział wzięli George Jonasz Tołopiło, junior Agnieszka Kunikowska, mama Ewa Serwa, tata Jacek Kopczyński, Becky Sara Milner, Junis Mirosława Krajewska, Harry Mikołaj Miller, Kerry Robert Tondera. Piosenka tytułowa w wykonaniu Wojciecha Paszkowskiego.